Dwa zabójstwa w ciągu jednego dnia w powiecie zawierciańskim. W środę w jednym z mieszkań przy ulicy Staroszkolnej w Zawierciu odnaleziono zwłoki 23-letniej kobiety. W tej sprawie policja zatrzymała już 26-letniego mężczyznę, który był jej znajomym. Nie spodziewałam się takiego, że coś się stanie. No. Tragedia wielka. Okropnie tragedia. Byli spokojni ludzie? No, nie znam ich, po prostu ja ich nie znam. No, widziałam tylko raz, jak leciała ten jej facet, no nie wiem, kto to nawet był, czy mąż, czy jakiś znajomy, że on z wózkiem, z dzieckiem jechał, a ona leciała za nim biegiem i darła się. Tego chłopaka tak nie znają, tylko z widzenia, no bo oni się chyba jakoś, nie wiem, gdzie się poznali, jak. No ale ona to, no jak dziewczyna, no. Troszeczkę chorobita była, no i leczyła się, a on w Niemczech był teraz w tej chwili i wrócił, przedwczoraj wrócił i z dzieckiem, bo on tam z tym dzieckiem był i dziewczyna była zadowolona, szczęśliwa, że się spotka z nim. Dziś mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Zawierciu, gdzie usłyszał zarzuty. W sprawie tej wszczęte zostało śledztwo, w toku którego zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut o czyn z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. W chwili obecnej, z uwagi na wstępny etap prowadzonego postępowania, charakter badanych okoliczności, jak i dobro prowadzonego śledztwa, tutejsza prokuratura nie będzie udzielała bliższych informacji. Przyczyna zgonu wyjaśniona zostanie w wyniku sekcji zwłok. Jak udało nam się ustalić, sekcja zwłok została już przeprowadzona, ale teraz prokuratura czeka na jej wyniki. Do kolejnego zabójstwa doszło w małej miejscowości Iżądze, niedaleko Zawiercia. Tam zamordowana została 73-letnia kobieta. Na jej zwłokach były liczne rany kłute. Do tej sprawy został zatrzymany 35-letni zięć pokrzywdzonej, który w tym dniu opuścił zakład karny po odbyciu 6-miesięcznej kary pozbawienia wolności. Został on zatrzymany przez policję, gdy próbował odjechać z posesji. Do chwili obecnej zatrzymanym mężczyzną nie wykonywano w tej sprawie czynności procesowych, gdyż znajduje się on w stanie nietrzeźwości. Sekcja zwłok 73-latki ma zostać przeprowadzona w poniedziałek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach.